Przechodzimy do następnego. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Zamiśleńskiej, ograniczenie do ulicy Polnej. Wniosek, który już pani Beata Wilerka połączyła, bo jest to jakaś ciągłość, że bezpieczeństwa dotyczy ulicy Polnej. Proszę bardzo, czy mamy coś na pytanie? Chciałabym się tutaj powiedzieć do pana burmistrza, czy jeżeli na ten 2050 nie ma na chodnik pieniędzy, czy jest to nadal w planie wieloletnim, czy my już ten plan wieloletni, to tak jak, no bo teraz patrząc, tak jakbyśmy go wyrzucili, bo teraz nie wiem, tym co dostałam mam do 2012, ale nie mam takiej inwestycji zapisanej, a to cały czas było w naszym kraju. Proszę Państwa, ten budżet jest inaczej konstruowany w tym planie, ale bardzo przejrzyście było, bo widać, że jakaś poprzedni w tej chwili on troszeczkę inaczej wygląda, ale ponieważ województwo mazowieckie nie jest na dzień dzisiejszy zainteresowane współpracą tej materii, myśmy to też nie włączali. Jest w trakcie projektowany. Możemy określić, jakie będą koszty potrzebne na to, ale nie ma go zapisanego w budżecie na rok 2010. To czy możemy prosić o określenie, znaczy no, tych kosztów. Dziękuję bardzo. Nie możemy ewentualnie takie informacje odnośnie kosztów po tym spotkaniu, które mam Państwu już wcześniej na to. Państwu poniedziałek. To będziemy jeszcze omawiać materiały.